W tym filmie omawiam zasady egzaminu ustnego i krok po kroku tłumaczę, jak wymaksować liczbę punktów na tym naprawdę dziwnym egzaminie. Przeczytałem wymogi oceniania wypuszczone przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, kilka opracowań od egzaminatorów i obejrzałem filmy kanałów skierowanych do maturzystów, po to, żeby dać Ci syntezę wszystkiego, co trzeba wiedzieć, żeby egzamin ustny wymaksować. Jeśli tylko masz takie ambicje, z tego filmu dowiesz się, co zrobić, żeby wbić 100% na egzaminie, o który nikt Cię nigdy nie zapyta i którego nigdy do niczego nie wykorzystasz. Hell yes! Zanim omówimy po kolei wymogi oceniania i dobre praktyki, zacznę od dwóch naprawdę ważnych spostrzeżeń. Po pierwsze, chcę zaznaczyć bardzo wyraźnie, że niezdanie ustnego polskiego to jest samo w sobie zadanie naprawdę trudne. Statystycznie w większości polskich szkół egzamin ustny z polskiego zdadzą dosłownie wszyscy, co sprawia, że taka podstawowa matematyka to przy ustnym polskim połączenie Lorda Voldemorta z koparką wielonaczyniową K43. Między innymi przez to, jak skonstruowane są kryteria oceniania, które zaraz omówię, niewyrwanie tych 30% jest możliwe praktycznie tylko wtedy, kiedy Twój tekst kultury to profil na Instagramie Fagaty, a 15 minut wypowiedzi poświęcasz na obrażanie matki ludziom z komisji, ale żeby nie zdać, musisz obrazić serio każdą matkę, każdej osoby z komisji, bo jak kogoś ominiesz, to pewnie i tak Cię przepuszczą. Synku. Po lekturze tych wymagań i z własnego doświadczenia nie byłbym ze sobą szczery, gdybym udawał, że jest to coś skomplikowanego, albo że jest to jakiekolwiek w sumie wyzwanie. Nie jest jednak tak, że stres przed ustnym polskim jest nieuzasadniony. Nagrałem o tym osobny, obszerny film, dlaczego uważam, że ustny polski nie ma najmniejszego sensu. Nie chcę, żebyś zapomniał, czy zapomniała, że formuła tego egzaminu opiera się o losowy dobór zagadnień do osoby, która ma w stresie i pod presją czasu zaprezentować swoje niby stanowisko na temat, który jej kompletnie, czy jego kompletnie nie interesuje i do którego nigdy później nie wróci myślami. Służba, poświęcenie, to są rzeczy najważniejsze. Egzamin ustny z polskiego, wbrew temu, co mówią jego zwolennicy, weryfikuje głównie to, czy posiadasz zakres pojęciowy, którym atakuje Cię przez lata podstawa programowa i ewentualnie, czy potrafisz wybrnąć, jeśli trafi Ci się polecenie, do którego właśnie tego zakresu pojęciowego nie posiadasz. European Champion WKU here. W podstawie programowej zapisany jest główny cel egzaminu ustnego. Ma on rzekomo sprawdzać umiejętność tworzenia wypowiedzi na określony temat zgodnie z zasadami poprawności językowej, logiki i retoryki. Egzamin tak generalnie sprawdza więc przede wszystkim wiedzę i umożliwia prezentację IQ egzaminowanego w ramach dwóch wypowiedzi monologowych i w ramach rozmowy z komisją, która jest tym ostatnim elementem egzaminu. A te cele i taki przebieg egzaminu prowadzi nas już bezpośrednio do wymogów oceniania, spośród których mamy cztery kategorie i wszystkie te kategorie są kluczem do zrozumienia, jak ten egzamin zdać i jak go wymaksować. Po pierwsze jest merytoryka wypowiedzi monologowych. To są dwie wypowiedzi. I jest to największa kategoria, być albo nie być dla zdającego, bo ma tyle punktów, co cała reszta kryteriów razem wzięta. I to już samo w sobie w sumie dobrze pokazuje, że ustny polski to jest tak naprawdę test wiedzy z lektur 2, a nie żadna weryfikacja zdolności retorycznych. I to powinno w sumie ośmielić każdego, kto boi się, że nie jest albo nie był kiedyś czy teraz dobry w mówieniu. No bo połowa punktów na tym egzaminie to jest merytoryka z samych monologów. Więc w najgorszym przypadku, jeśli nie umiesz mówić, to zamiast 100% dostaniesz 80. Tak jest po prostu skonstruowany ten egzamin. Poza merytoryką są jeszcze kompozycja wypowiedzi, znowu merytoryka, tym razem nie monologów, a w trakcie rozmowy z komisją. I po czwarte, ostatnia kategoria to poprawność środków językowych w trakcie już całego egzaminu. Zaangażujemy mocniej niż dotychczas nasze... Zacznijmy od merytoryki wypowiedzi monologowych. Najwyżej oceniane wypowiedzi w tej kategorii nie zawierają żadnych błędów rzeczowych i mają przynajmniej po dwa bogate i pogłębione argumenty. Bro, what are you talking about, man? Bogate i pogłębione to znaczy zaczynające się przywołaniem jakiegoś dzieła literackiego, albo jeśli pozwala na to zadanie, to dzieła kultury, z przytoczeniem jakiegoś konkretnego fragmentu, następnie jego interpretacji, wyprowadzenia jakiegoś konkretnego wniosku, który w najlepiej ocenianej wypowiedzi jest wnioskiem wieloaspektowym, tak jak sam argument.
przywołujemy na przykład pana Tadeusza i obraz sielankowej wizji Soplicowa od Adama Mickiewicza. Analizujemy, jak w jego epopei lokalizacja wydarzeń jawi się jako idealne miejsce do życia, co wynika z lektury, z konkretnych fragmentów pana Tadeusza. Następnie zwracamy uwagę na fakt, że Adam Mickiewicz tworzył te dzieła z własnej potrzeby, bo po prostu tęsknił za krajem, bo go utracił, bo został w trakcie swojego życia zesłany do Rosji, a ostatecznie skończył na Zachodzie, we Francji, a później w Szwajcarii. Cały czas marzył tylko o tym, żeby wrócić do wolnej Polski i właśnie tak ją sobie wyobrażał, sielankowo i idealnie. A potem zwracamy uwagę, że Adam Mickiewicz to wieszcz narodowy, bo wyraz takiej sielankowej wizji Polski, tęsknota za krajem, to także wyraz tęsknoty całego właśnie narodu, który w romantyzmie, jeśli tylko udało mu się mieć kontakt z dziełami Mickiewicza, to się nimi zachwycał. Jest więc kilka aspektów oddziaływania obrazu sielanki, którą tutaj omawiamy. O czym ty do mnie rozmawiasz? Aspekt, powiedzmy, taki osobisty, wynikający z potrzeby serca samego autora, ale też aspekt narodowy, bo Mickiewicz mówi w imieniu Polaków, którzy są pod zaworami i którzy chcą mieć znowu swój kraj i którzy marzą o tym, jakby było, gdyby kraj był. Nice. Dodatkowo w przypadku wypowiedzi monologowych komisja oczekuje od ciebie kontekstów. Jest ich sporo, bo są na przykład historyczno-literacki, teoretyczno-literacki, po prostu literacki, biograficzny, kulturowy, mitologiczny, biblijny, religijny, historyczny, filozoficzny, egzystencjalny, polityczny. Albo jest też na przykład społeczny. Konteksty, dokładnie tak samo jak w przypadku wypowiedzi pisemnej, o której nagrałem ostatnio osobny film, służą dodatkowemu pogłębieniu argumentacji albo pokazaniu jakiejś analogii. Żeby nadać wieloaspektowość mojej przykładowej argumentacji, użyłem właśnie kontekstów. Na przykład kontekstu biograficznego, no i też kontekstu historycznego. Biografia to było to, co się działo z Mickiewiczem, a historia, no to fakt zaborów. No tak było. Oba te elementy w wymaksowanej wypowiedzi ustnej trzeba by trochę jeszcze rozbudować, no i też polecam te rzeczy nazywać. To znaczy, polecam powiedzieć egzaminatorowi i zaznaczyć to na etapie przygotowania już swojego monologu, że teraz zwracasz uwagę na kontekst historyczny, albo że w tym momencie w swoim argumencie korzystasz z kontekstu biograficznego, albo korzystasz z biografii, czy z wiedzy na temat biografii autora, albo nie wiem, teraz wprowadzasz kontekst literacki, albo dowolny inny, który akurat ci pasuje, ale warto to, tak mówiąc obrazowo, oflagować, zaznaczyć, bo wtedy, jeżeli tylko faktycznie to zrobisz, to na pewno dostaniesz punkty. Pod kątem kryteriów oceniania merytoryki, matura ustna od pisemnej w moim odczuciu nie różni się praktycznie w ogóle, w sensie wypowiedź ustna od wypowiedzi pisemnej, w sensie rozprawki. Jedyna zauważalna w opracowaniach tego tematu różnica to, że w sporej ilości miejsc, w tym w oficjalnych kryteriach oceniania, dopuszcza się i tak zaznacza się, że powoływanie na własne doświadczenia jako poparcie argumentacji jest spoko, ale tylko jeśli w argumentacji ustnej są też już teksty literackie, jest argument, no i jest jakiś inny kontekst. To wtedy możesz też wprowadzić własne doświadczenia, a w rozprawce tego nie widziałem. Jest to jakieś tam ułatwienie, bo teoretycznie możesz sobie przygotować 45 sekund analizy Konrada z Dziadów i później 3 minuty analizy tego, jak się czułeś albo jak się czułaś, nie wiem, na wyjeździe na działkę, jak miałaś 10 lat, czy jakąś inną retrospekcję ze swojego życia na poparcie twojej tezy albo twojego argumentu. Największa różnica pomiędzy uczniem, który w tej najważniejszej kategorii zdobył maks punktów, a tym, który zdobył minimum punktów, to czy argumentacja była pogłębiona, czy powierzchowna. Na etapie planowania, wypisując sobie argumenty, upewnij się po prostu, że z każdego z swoich argumentów właśnie, jakkolwiek by on nie brzmiał, jakkolwiek będzie on wyglądał, jak zapiszesz go sobie w formie jednego albo dwóch zdań, wyprowadzasz później możliwie dużo jakichś linków, jakichś tropów, jakichś haseł prowadzących dalej do wniosków. Pamiętaj, że żaden pogłębiony argument to nigdy nie będzie 15 czy 30 sekundowa wypowiedź. Pogłębiony argument w szkole zaczyna się przywołaniem dzieła i to samo w sobie zajmuje około 30 sekund. Później jest odrobina przynajmniej interpretacji, to jest też około pewnie 30 sekund, a później wjeżdżają już albo wnioski, albo konteksty. I to jest właśnie droga do wymaksowania merytoryki. Pamiętaj też o polu minowym w postaci dzieł literackich i dzieł kultury, które przywołasz. Spędź przynajmniej jedną minutę na samym końcu przygotowań, żeby upewnić się, czy na pewno w twojej wersji Potopu nie ma Kordiana, albo czy pan Tadeusz w twojej wersji pana Tadeusza nie ma na imię Konrad, bo błędy rzeczowe zabiorą punkty nawet najlepiej poprowadzonemu dowodowi argumentacyjnemu i jest to dość zabawne, bo błędy te najczęściej wynikają z utworów, które sam albo sama na własne życzenie przytaczasz i po prostu się nie sprawdzasz pod tym kątem.
Kolejna kategoria to kompozycja wypowiedzi monologowych i to jest sprawa naprawdę banalnie prosta, bo sprowadza się do znanego ci z podstawy programowej starego i dobrego wstępu, rozwinięcia oraz zakończenia. Na to serio patrzą egzaminatorzy i to jest wprost napisane w wymogach oceniania. Na potrzeby wypowiedzi ustnej proponuję ci poznanie tego pod postacią zasady 3P, która jest kompozycją tak debilno odporną, że nawet mając na egzaminie 250 tętna w trakcie wypowiedzi, będziesz o tym pamiętać. Najpierw powiedz to, co powiesz komisji. Przedstaw pokrótce swoje stanowisko i czym je poprzesz. Możesz powiedzieć, dlaczego ten temat jest ważny. Następnie po prostu powiedz to, to znaczy rozwiń swoje argumenty, podaj konteksty i przykłady, a na końcu, jak już ci się skończy amunicja, jeśli tylko zostanie czas, to powiedz, co powiedziałeś albo co powiedziałaś, tworząc krótkie podsumowanie. Reasumując wszystkie aspekty kwintesencji tematu, dochodzę do fundamentalnej konkluzji. Jeśli chcesz tę kategorię kompozycyjną wymaksować, rozważ dorzucenie tutaj na końcu zdania albo dwóch, trzech zdań napisanych wcześniej, będących jakąś ambitną puentą, która naraz podsumowuje twoje stanowisko, ale przede wszystkim wiąże się z twoim tematem i jest taką w miarę mądrą, pasującą do właśnie zagadnienia myślą z ciastka z wróżbą. Jeśli uda ci się zastosować naraz system 3P, a na końcu wjedzie jakaś złota myśl, wymaksujesz kompozycję bez problemu, a dostać za nią 0 punktów, to nie wiem serio, jak trzeba by źle swój utwór zaplanować. Zaryzykuję takie stwierdzenie, że jeszcze nikt nigdy nie dostał 0 punktów za kompozycję. Pamiętaj, aby planując sobie wypowiedź na kartce, rozróżnić poszczególne argumenty i nie łączyć twojej wypowiedzi w ramach rozwinięcia w taką maturalną wersję bigosu. Czyli postaraj się zaznaczyć osobno każdy z tych właśnie argumentów, każdy z kontekstów, które wprowadzasz i nazwij je. Nazwij je dla siebie i nazwij je też przed egzaminatorem. Nawet tak łopatologicznie, w sensie pierwszy argument w tym obszarze, a później nieco inny argument, albo nieco inne spojrzenie na ten problem. Bo jeśli komisja zgubi się w trakcie twojej wypowiedzi, to jest właśnie ten rzadki przypadek, kiedy gubisz tutaj punkty, nad którymi masz pełną kontrolę, bo wystarczy sobie swoją wypowiedź, jak super albo jak tragiczna by nie była, po prostu podzielić na fragmenty i nieważne, czy mówisz super, czy nie, no możesz tą kategorię łatwo wymaksować. Kolejny aspekt oceniania, czyli ocena merytoryki, tym razem odpowiedzi na pytania komisji, sobie daruję, po prostu z szacunku do twojego intelektu. Ważne jest, żeby odpowiedzi były oczywiście na temat i żeby były spójne z tym, co omówiliśmy w tym pierwszym kryterium. No to jest po prostu dalej merytoryka. Od siebie dorzucam, że mam cały film o tym, jak możesz sobie pomóc i nieco zbajerować komisję. Jest on przypięty do tego filmu w opisie. Mówię tam o takich miękkich strategiach, jak na przykład kontakt wzrokowy, uśmiech do komisji, także polecam. Najlepszy moment na to jest właśnie ten etap, który się nazywa rozmowa z komisją, czy wywiad z komisją. Nie zmienia to faktu, że tak generalnie ta rozmowa z komisją to są raczej darmowe punkty, chyba że złapią cię na jakimś giga dużym błędzie rzeczowym, no ale przed tym żaden filmik na YouTubie cię nie uchroni. No chyba, że jest taki film na YouTubie, który zawiera w sobie całą edukację podstawową. Ostatnie kryterium to jest poprawność językowa, która ocenia, jak radzisz sobie w zakresie fleksji, leksyki, frazeologii, składni i fonetyki, cokolwiek te słowa w sumie znaczą. I to też, jeśli wczytać się w te kryteria oceniania głębiej i właśnie zgooglować, co te słowa znaczą, to są de facto darmowe punkty, które co najwyżej sam albo sama możesz sobie odebrać, jeśli będziesz używać języka niezrozumiałego i nieprecyzyjnego. Żeby to dobrze wybrzmiało. Komisja niespecjalnie będzie cię nagradzać, jeśli zamiast powiedzieć, że czujesz się nie najlepiej, zacytujesz na przykład Hamleta albo Lament Świętokrzyski. Wiele ja, nieboga, ninie dziś zeżrzała nad swym, nad miłym synem krasnym, iż on cierpi męki... Nie będąc w żadnym... Ale komisja na pewno ukaże cię, jak zaczniesz mówić językiem potocznym, albo wtrącać przekleństwa, albo jeśli twoja wymowa po prostu uniemożliwi zrozumienie tego, co masz do powiedzenia, bo na przykład, co jest dość częstym przypadkiem, zaczniesz ze stresu nawijać super szybko. Wystarczy w sposób całkowicie neutralny komunikować się z komisją i zgarniasz maks punktów. Mocne. Jeśli chcesz się upewnić, że zrobisz tutaj dobre wrażenie, to możesz w kilku miejscach, jeśli tylko starczy ci czasu na przygotowaniu swoich monologów, pomyśleć nad jakimiś synonimami do konkretnych słów, które zamierzasz użyć, albo zaplanować sobie jakiś na przykład bardziej ambitny wstęp, na przykład zaczynający się od porównania, albo przywołania jakiejś historii z Biblii, zamiast po prostu odpowiedzenia na samym początku chciałbym zwrócić uwagę na fakt, że, czy coś takiego innego, takiego standardowego. Ale to już jest giga overkill i jeśli myślisz o takich rzeczach, to jest dylemat, czy dostaniesz 90%, czy
czy 100. Hell yes! I to naprawdę tyle, bo jeśli spojrzy się na maturę ustną przez pryzmat kryteriów oceniania, to nie ma w niej prawie nic. Serio. Przeczytać polecenie, spróbować stworzyć argumenty, a potem spróbować je uzasadnić i obie te próby to już jest dostatecznie dużo, żeby na chillku tą część zdać. Jeszcze jak? Jeśli chcesz, mam na tym kanale materiały poświęcone kompetencjom miękkim, właśnie gestykulacji, interakcji z egzaminatorem, ale to wszystko rzeczy dosłownie nieoceniane, jedynie pośrednio mogące wpłynąć na odbiór ciebie na egzaminie. W sensie, ten egzamin z języka ustnego nie sprawdza specjalnie tego, jak się wypowiadasz. Serio. I nawet nie wiem, czy to dobrze, ale po prostu tak jest, bo z jednej strony w sumie tak, bo przecież nikt nas w szkole nie uczy, jak się wypowiadać tak generalnie, ale z drugiej strony chyba nawet trochę szkoda, no bo w takim razie nikt cię nigdy tego nie nauczył i nie nauczy. Musisz to zrobić sam albo sama. Zwracam twoją uwagę też na to, że mam kilkaset filmów poświęconych merytoryce, no i oczywiście ci je polecam. No właśnie merytoryce w sensie językowi polskiemu. Ale najbardziej w kontekście matury ustnej polecam ci mój film z 2023 roku pod tytułem Ustny polski nie ma sensu. Bo mimo, że mam nadzieję, że teraz wymogi oceniania tego egzaminu mają dla ciebie 100% sensu, i tak bardzo, bardzo głęboko wierzę w to, że ten egzamin jako koncepcja, jako formuła nie ma absolutnie nic wspólnego z rzeczywistością i jest po prostu całkowitą odklejką podstawy programowej. Musisz być twardy. Nie możesz sobie pozwolić na to, że cię rozbije jakaś sytuacja, zwłaszcza taka, która cię dotyczy osobiście. No nie, tu są naprawdę poważne sprawy. Tu nie ma żartów. Taka ciekawostka. Przeciętny film na tym kanale lubi 99 na 100 użytkowników, którzy wchodzą z nim w interakcję. Mam do ciebie jedną prośbę. Pomóż mi znaleźć tą jedną osobę, która nie dała lubię to i wymierzmy jej razem sprawiedliwość. Nie no, serio, mam do ciebie jedną prośbę. Podziel się tym materiałem z kimś innym. Kimś, komu może się on po prostu przydać. Puuu.